Będę miał prostą elektrodę na moim czole, która nagrywa sygnał moich fal mózgowych, gdy się będę skupiał. I ten sygnał będzie telemetrycznie wysyłany do tego urządzenia przede mną. Moje skupienie będzie zmieniane na ruch kulki do góry. Czym bardziej będę się skupiał, tym wyżej będzie szła kulka. Badając ten mózg, coraz bardziej zdaję sobie sprawę z ograniczonej wiedzy naszej o nim. Czym bardziej go poznaję, tym bardziej widzę, jak on jest tajemniczy i wielki. To jest najbardziej skomplikowany obiekt we wszechświecie. 34-letni dr Michał Kucewicz jest neurobiologiem, naukowcem od badania mózgu. Opracowuje pionierską technologię służącą polepszeniu pamięci. Rejestruje sygnały pochodzące z mózgu. Dzięki takiej terapii będziemy mogli zwiększyć zdolności zapamiętywania czy słów, czy nazw, czy obrazów u pacjentów, a być może też u populacji, która się naturalnie starzeje. Czołowe ośrodki na świecie, na przykład sponsorowane przez Elona Muska, próbują to robić na razie na mózgu małp. Natomiast my tutaj nieoczekiwanie wysunęliśmy się do przodu, ponieważ te operacje są prowadzone już na mózgu żyjących ludzi. Ja bym powiedział, że to nie jest wzmacnianie czy ulepszanie człowieka, tylko pomoc w jego słabościach. W szkole średniej przyszedł do nas naukowiec z Uniwersytetu Gdańskiego, który powiedział nam o dopaminie, takim neuroprzekaźniku w mózgu, jak on leżył podnóża naszego samopoczucia, szczęścia. I pomyślałem sobie, jak to może być, że coś tak fizycznego i molekularnego jak cząsteczki mogą determinować, czy jestem szczęśliwy. I pomyślałem sobie, że w tym mózgu jest coś bardzo ważnego i ja chciałbym to poznać. Michał po maturze opuścił Gdańsk i wyjechał studiować neurobiologię w Anglii. To jest zdjęcie mojego rocznika w koledżu na Cambridge. Ja jestem w tym miejscu tutaj. Następnie młody naukowiec wyleciał za ocean. Rozpoczął pracę w prestiżowej amerykańskiej klinice Mayo. Brał udział w badaniach służących poprawie pamięci. Tam się zajmowałem pracą z pacjentami z padaczką, ponieważ to jest jeden z nielicznych przypadków, gdzie elektrody są wszczepione do mózgu, żeby zlokalizować źródła padaczki, a elektrody podłącza się do tego interfejsu naszego, do tych komputerów po tej stronie. I to jest tak, jakbyśmy patrzyli na mózg, to jest takie nasze okno na to, co się dzieje, aktywność mózgu. Duża część czaszki jest otwierana i duża część kory mózgu jest dostępna, a w międzyczasie, gdy czekamy na te ataki padaczkowe, my przychodzimy z komputerem i robimy z nimi testy pamięci. Wyświetlamy na nim słowa, pacjent zapamiętuje te słowa, później przywołuje sobie z pamięci, sprawdzamy, jak dużo tych słów jest w stanie zapamiętać i co się dzieje wtedy w mózgu i dlaczego niektóre słowa zapamiętał, a niektóre zapomniał. Próbujemy zlokalizować, gdzie te funkcje umysłu są w mózgu dokładnie, jakie to są aktywności i później jak można je stymulować, żeby polepszyć tą pamięć. Prąd elektryczny ma na celu modulowanie czy nastrajanie aktywności części mózgu, aby funkcjonowały lepiej, aby potrafiły zapamiętywać to, czego normalnie by zapomniały. I mieliśmy realny efekt polepszenia pamięci u pacjentów z padaczką. Dzisiaj dr Kucewicz kontynuuje pracę nad projektem w Polsce. Po 12 latach wrócił do Gdańska. Otrzymał specjalny grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. You know, the theta goes up here and you would expect gamma to also go down at the same time, on the same electrode side. Założył zespół badawczy na Politechnice i współpracuje z wrocławskimi neurochirurgami. Ma za sobą już pierwsze testy z polskimi pacjentami. Na efekty poprawy pamięci trzeba jeszcze poczekać. Poszukiwania tam metodami analizy danych zależności właśnie pamięciowych, no to wymaga odwagi, wymaga wizji, kreatywności, wymaga też uporu. Jak się poznawaliśmy, to zawsze mówił, że chce odkryć, czym jest myśl i jak tak naprawdę funkcjonuje mózg, bo to jeszcze nigdy nie zostało odkryte. Ja bardziej to traktowałam jako taki trochę żart, a dzisiaj coraz bardziej widzę, że jest to możliwe. To jest to. Kurczę, nie chcę zniszczyć tej klejeczki. Okej. I tam nic nie ma w środku? Michał razem ze swoją rodziną mieszka w rodzinnym mieście. W czerwcu 3-letnia Paulina i 5-letni Tomasz poznają swoją siostrę. Jest tak czasem, że na przykład Tomasz zadaje jakieś pytanie i Michał wtedy mówi, no dobrze, no to ja odpowiem ci na pytanie, ale teraz powiem ci dokładnie, której części mózgu używasz. Który puzelek będzie pasował? Uwaga. Wiara jest źródłem pokoju dla mnie i też taką odskocznią, że gdyby nie wiara, pewnie byłbym pracoholikiem i pewnie bym się pogubił. To jest taka najistotniejsza część naszego życia.
jedną z najbardziej niesamowitych rzeczy, jeśli chodzi o mózg, to jest jego zdolność robienia rzeczy abstrakcyjnych. Jak to jest, że mózg próbuje zrozumieć samego siebie? Że ja teraz myślę i używam swojego mózgu po to, żeby zrozumieć ten mózg. To jest, no, fascynujące.